lepsza miłość, a nie wina dzba. Ja cygańską duszę mam i zaśpiewam dzisiaj wam. Stanowią jedną z najliczniejszych grup etnicznych w Polsce. Mimo to ich kultura dla wielu ciągle pozostaje zagadką. Obchodzony 8 kwietnia Międzynarodowy Dzień Romów jest dobrą okazją do głębszego poznania zwyczajów i tradycji osób, które mijamy niemal codziennie. Dla Romów najważniejszym dziedzictwem kulturowym jest muzyka. Żadna kultura nie jest pisana romska, a poprzez muzykę, którą jako zespół mój ze stowarzyszenia propaguje i promujemy ją, no to dla nas jest radością i dziedzictwem, i wszystkim, i lekarstwem. W tradycyjnej muzyce romskiej najczęściej można usłyszeć skrzypce, gitarę oraz akordeon. Melodii towarzyszą teksty bardzo mocno zakorzenione w historii, która jest związana z koczowniczym trybem życia tej grupy etnicznej. Dźwięki oraz słowa tworzą mieszankę radości, melancholii i tęsknoty. Śpiewamy i o przyrodzie, i o ptakach, i o miłości, i właśnie tak jak powiedziałem, i o koniach, o konikach, które przewijały się na co dzień w naszym życiu. Romska kultura jest feerią barw, dlatego muzyczne występy nie mogą się ograniczać jedynie do gry na instrumentach i śpiewu. Muzykom towarzyszą na scenie tancerze wykonujący tradycyjne układy, oczywiście w kolorowych strojach. Energia artystów nie może pozostać dla widzów obojętna. Nasza muzyka jest lekarstwem na po prostu na kłopoty, na rozruszenie towarzystwa, zapomnienie ludzi ciężko pracujących, jak wysłuchają naszych piosenek, zapominają po prostu o wszystkim na jakiś moment. W Olsztynie ambasadorem i propagatorem kultury romskiej jest Adam Fedorowicz, założyciel zespołu Hitano. Po kilkuletniej nieobecności na scenie olsztyńskiego lata artystycznego muzycy powracają z jeszcze większą dawką pozytywnej energii. O tym mieszkańcy będą mogli przekonać się już 25 sierpnia. Jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że z powrotem wracamy do tego lata i mam nadzieję taką, że będzie nam się współpraca układać na lata dalsze. Nocą przychodzą do mnie gila, piosenki, z lasu przychodzą. Zlatują się wesołe jak stado wróbli, dręczą, dzwonią, wołają, raz śpią ze mną, a raz spać nie dają. W taki sposób o muzyce pisała najsłynniejsza romska poetka, Papusza. Tak też można opisać związek Romów z ich najważniejszym dziedzictwem kulturowym. Pędź, pędź, koniec.